Cześć, dajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy A50. Swoją sztukę dostałem od Bezceny, za co bardzo dziękuję. My przechodzimy do jakości wykonania i wyglądu samego urządzenia i myślę, że Samsung Galaxy A50 wygląda po prostu schludnie. Nie ma tu żadnych fajerwerków ani z przodu, ani z tyłu pod względem wyglądu. Jest solidnie, natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to rzeczywiście moglibyśmy spodziewać się tutaj czegoś więcej. Mamy plastikowy tył, to jest 3D Glastik. To chyba takie nawiązanie do szkła ze strony Samsunga, natomiast jest to plastik. To słychać pod palcem, ramka również jest plastikowa, z przodu mamy Gorilla Glass. Urządzenie całkiem nieźle leży w dłoni przez zakrzywioną, taką łódkowatą konstrukcję. Fajnie, że da się chwycić jedną ręką, to odnotowuję na plus. Po prawej stronie dwa przyciski, jeden do regulacji głośności, dwuklik, przycisk zasilania, oba są oczywiście plastikowe, ale dobrze spasowane, nic tutaj nie lata, nic nie trzeszczy. Po lewej stronie mamy slot na dwie karty nano SIM i jeszcze micro SD i możemy ją rozbudować tutaj o 512 GB, więc to również bardzo spoko, że nie jest to slot hybrydowy. Górna krawędź tylko mikrofon do redukcji szumów, dolna natomiast mamy złącze słuchawkowe. Jeżeli chodzi o dźwięk na słuchawkach, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bardzo ładnie gra urządzenie, jak na to półkę cenową wydaje mi się, że dość adekwatnie. Pojedynczy głośnik mógłby być trochę głośniejszy, ale tutaj plusem na pewno jest to, że nie ma żadnych przesterów w tych najwyższych partiach. O basie oczywiście możemy tutaj zapomnieć, niczego takiego tutaj nie uświadczymy. Oprócz tego mamy mikrofon i mamy USB typu C. Bateria 4000 mAh, to bardzo dużo jak na Samsunga. I czas ładowania, no około 2 godzin, 2 godziny z kawałkiem, nawet jeżeli chodzi o szybką ładowarkę, którą mam w zestawie. Czasy natomiast rozładowywania są naprawdę bardzo dobre. To jest od 5-6 godzin na ekranie, nawet do 8-9-10, jeżeli więcej oglądamy filmów w niskich jasnościach maksymalnych. To są takie minimum 2 średnio intensywne dni do 3, jeżeli będzie weekend, gdzie będziemy rzadziej korzystać z urządzenia. W jeden dzień naprawdę ciężko rozładować smartfon. Myślę, że to jest duży plus tego urządzenia. Niestety nie mamy tutaj wodoodporności ani indukcyjnego ładowania. Szkoda w przypadku tego pierwszego, bo jeżeli chodzi o wodoodporność, to Samsung już miał w innych urządzeniach, nawet w podobnej półki cenowej, właśnie te certyfikaty na pokładzie. Przechodzimy do tyłu. Jak mówiłem, konstrukcja jest delikatnie zagięta na krawędzi. Plastik bardzo ładna, ta wersja kolorystyczna, myślę, że to schludnie wygląda. Mamy z tyłu trzy aparaty, one delikatnie wystają, może tam z 2 mm, ale odnotowuję jednak, że no gdzieś tam telefon może delikatnie się bujać i ten moduł będzie gdzieś narażony na ewentualne zadrapania. Mamy podstawowy aparat 25 megapikseli ze światłem 1.7, 8 megapikseli ze światłem 2.2, to jest 12 mm, czyli bardzo szeroki kąt. I ten ostatni 5 megapikseli ze światłem 2.2 do wykrywania głębi. Przechodząc do przodu, możemy zauważyć ekran 6,4 cala, Super AMOLED i to jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi nawet o tą półkę cenową, bo dużo telefonów za te pieniążki mamy jednak z IPS-ami. 1080x2340 pikseli, 19,5:9, ponad 400 punktów na cal. Myślę, że ekran to jest bardzo mocna strona tego urządzenia, świetne jasności, minimalne, maksymalne, kontrast, czernie, kolorystyka, chociaż nie jest jakoś taka bardzo przesadzona. Można oczywiście w ustawieniach to zmienić, jeżeli chodzi o nasycenie, również filtr światła niebieskiego. Nadmienię, że mamy Always On Display i to bardzo fajnie tutaj wygląda. No szkoda, zabrakło diody powiadomień, tym bardziej, że jest jednak sporo miejsca, gdzie mogłaby się ona znaleźć. Ramki po lewej, po prawej i u góry są w miarę małe, oczywiście notch w postaci łezki, do niego przejdziemy sobie za chwilę. Natomiast dolna bródka jednak jest trochę większa. Nie jakoś bardzo mocno, ale zauważalnie może gdzieś tam psuć pierwszy efekt, jeżeli patrzymy na urządzenie. Tak jak mówiłem, mamy notcha i w tym notchu znajduje się aparat selfie 25 megapikseli ze światłem 2.0. Czujniki, one są na krawędziach, mamy również głośnik do rozmów. Wygląda na bardzo mały, ale myślę, że jest wystarczająco głośny. Ja nie miałem problemów, jeżeli chodzi o cały okres testów z rozmowami przez to urządzenie. Skoro jesteśmy przy ekranie, mamy dwa sposoby na dostanie się do urządzenia. Skaner odcisków palców optyczny w ekranie. Moim zdaniem troszkę za nisko. Jest lepiej niż w S10, ale nadal chciałbym, żeby on był nieco wyżej. On oczywiście wyświetla się na Always On Display. Przez chwilę musimy dotknąć ekranu, żeby ponownie on się podświetlił, gdzie dokładnie jest. Więc musimy tapnąć w ekran przed jakby zeskanowaniem, chyba że będziemy robić to na czuja. No i czas odblokowania jest niestety wyraźnie długi. Raz, że mamy tutaj bardzo długą animację tej rozpływającej się wody, która za każdym razem praktycznie klatkuje. Druga kwestia to musimy długo przytrzymać palec. To nie jest takie, że możemy musnąć sobie, musimy naprawdę przyłożyć palec, go zostawić tak na dobrą sprawę na ekranie i wtedy urządzenie się dopiero odblokuje. No niestety chciałbym, żeby to działo znacznie, znacznie lepiej. Alternatywnie rozpoznawanie twarzy realizowane kamerą,
więc niezbyt bezpieczne. Fajnie, że w momencie, kiedy jest wykorzystywana kamera do właśnie odblokowywania czy do robienia selfiaków, jest właśnie to wcięcie tak podświetlone, myślę, że dość efektownie, wygląda to ładnie. Odblokowanie twarzą jest no szybkie, ale tak jak mówię, nie jest to na pewno najbezpieczniejszy sposób na dostanie się do urządzenia. Specyfikacja Exynos 9610, Mali G72, 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Przypominam, że ją można sobie tutaj niezależnie rozbudować. I co do testów syntetycznych, widzicie je na ekranie, a jeżeli chodzi o płynność działania urządzenia, to oczywiście jest różnie. Są momenty, kiedy smartfon naprawdę działa bardzo responsywnie, wszystko odpala się w dobrym tempie, ale są też jakieś takie zadyszki, nawet przy takich prostych zadaniach jak rozwinięcie paska powiadomień, przejście do zakładki Bixby, czy uruchomienie jakichś aplikacji systemowych. I ta praca po prostu jest taka mocno nierówna. Są telefony, które nawet w niższej cenie radzą sobie lepiej, po prostu płynnie odpalają poszczególne aplikacje, ale jest to związane z tym, że nakładki po prostu są lepiej zoptymalizowane. Ale tutaj nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń, no chciałbym, żeby działało to troszkę lepiej. Można pewne błędy wybaczyć względem technologii, które są tutaj upakowane. Z innych funkcji, o których bym wspomniał, no to oczywiście Samsung One UI. Bardzo fajnie, że można włączyć sobie ciemny motyw, czyli ten tryb nocny. Wtedy cały interfejs jest na czarno, to na pewno pomaga oszczędzać baterię, szczególnie przy AMOLEDzie. Tych funkcji oczywiście jest bardzo dużo, od szczegółowości siatki, możliwości konfiguracji właściwie urządzenia pod siebie, trybów prostych. Polecam sobie tam zajrzeć, po prostu samemu to sprawdzić. Z rzeczy dodatkowych jest tutaj radio, no i na aplikację Samsunga, które chyba dobrze znamy już na przestrzeni lat. Wspomnę również o gestach, które są w Samsung One UI. One wyglądają identycznie jak w przypadku innych urządzeń, nawet tych flagowych, więc możemy oczywiście zmieniać konfigurację. Możemy ukryć te przyciski, żeby one w ogóle nie były widoczne. Wtedy ta przestrzeń robocza troszkę nam się powiększa. To jak najbardziej niezmiennie fajnie działa i dobrze, że tu jest. Przechodzimy do aparatu. Jeżeli chodzi o interfejs, no tu nie ma jakiejś wielkiej rewelacji. Po pierwsze mamy dwa piktogramy, które mówią nam o podstawowym aparacie i szerokokątnym. Kolejny piktogram to optymalizator scenerii, który delikatnie podkręca oczywiście kolorystykę i kontrast, i to pozostawmy sobie włączone, bo to na ogół pomaga, jeżeli chodzi o zdjęcia. Dodatkowo tam również może być wykryty tryb nocny. To nie jest tak długie naświetlanie jak w przypadku Samsunga, ale pojawia się czasami tam tryb nocny, który jakby powoduje, że te zdjęcia są troszkę jaśniejsze. No i mamy również tryb Pro, który jest tak mocno ograniczony, oraz Live Focus do rozmywania zarówno tylnym aparatem, tam jest wykorzystywany właśnie ten trzeci aparat, to poprzednie selfiaki. I co do jakości zdjęć, muszę powiedzieć, że one naprawdę z podstawowego aparatu wyglądają całkiem nieźle, natomiast mam wrażenie, że ta kolorystyka jest taka mocno ostudzona, w sensie nie jest tak jaskrawa jak w przypadku większości smartfonów Samsunga. I tutaj duża różnica jest między podstawowym a tym szerokim kątem. I ten szeroki kąt właśnie generuje zdjęcia, które są znacznie bardziej nasycone. I to jest dla mnie ogólne bardzo duże zaskoczenie. Fajnie, że szeroki kąt nie ma dużego beczkowania, chociaż nie widziałem opcji korekcji kształtu jak w innych urządzeniach Samsunga wcześniej. Może gdzieś mi to umknęło. Ale ogólnie myślę, że w ciągu dnia jesteśmy w stanie wykonać zdjęcie jednym i drugim aparatem bardzo dobre. Przypominam, że niestety szerokokątny nie ma autofokusa, więc raczej są to takie do zdjęć pejzażowych niż do takich jakichś tam zdjęć makro. Ale w ciągu dnia rzeczywiście te fotki wyglądają fajnie i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Im mniej słońca, tym gorzej. I ten podstawowy aparat naprawdę nieźle sobie radzi w gorszych warunkach oświetleniowych. Chociaż widać, że tutaj niestety szczegółowość mocno dostaje po głowie. Bardzo mocno się wszystko robi takie mięciutkie i te szczegóły uciekają. Szeroki kąt w ogóle nie nadaje się do zdjęć nocnych, no tutaj praktycznie nic nie widać, więc zostawmy go sobie tylko na bardzo jasne dni. Selfiaki natomiast wyglądają całkiem nieźle i są szczegółowe. Oczywiście Live Focus jest trochę taki sztuczny i to zwracam uwagę, chociaż odcina większość elementów poprawnie, ale selfiaki mi się podobają, wyglądają naprawdę bardzo tak naturalnie, szczegółowe są. Tu również jest HDR i rzeczywiście to niebo nie zawsze jest przypalone. Podsumowując, Samsung Galaxy A50 to jest świetne urządzenie dla Samsunga przede wszystkim, bo pamiętam, że parę miesięcy temu Samsung obiecał, że będą te lepsze technologie, nowsze, wchodziły właśnie do tych urządzeń ze średniej półki i tak faktycznie jest. Mamy skaner odcisków palców w ekranie, jest szeroki kąt, duża bateria jak na Samsunga i te rzeczy rzeczywiście się tutaj pokrywają. Mamy Super AMOLEDa. Wiele rzeczy, jeżeli chodzi o ten smartfon, on odznacza w postaci znaczków, że znajdują się na pokładzie. Oczywiście brakuje lepszej wydajności, tego, żeby była lepsza obudowa w tym urządzeniu, nie plastikowa. Jednak za te pieniądze oczekiwalibyśmy minimum tej alu
aluminiowej ramki, nie mówiąc już o szkle z tyłu, ale urządzenie jest chlubne, ładne, nie jest jakoś specjalnie ciężkie, przez to myślę, że i Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, NFC, Bluetooth 5.0 to są parametry, których oczekujemy i tutaj je mamy. Dajcie znać, co myślicie o Samsungu Galaxy A50. Ja te średniaki od Samsunga na ogół polecałem w momencie, kiedy one staniały gdzieś po roku czy po pół roku, bo przypominam, mieliśmy świetnego A5 2.16, który miał bardzo dobry ekran, miał bardzo dobry aparat, optyczną stabilizację. A5 2.17 już nie mieliśmy optycznej stabilizacji, ale była wodoodporność, coś czego do dzisiaj te smartfony w tej półce cenowej nie mają. I to jest kolejny smartfon, który jakby przełamuje takie granice. Jestem ciekawy, jak zostanie odebrany. Dajcie znać w komentarzu, zapraszam do subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Będę wdzięczny za polajkowanie i udostępnienie tej recenzji swoim znajomym. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!